Dzień dobry. No dobry wieczór. Widzicie, jak to się myli, jak się rano zaczyna vloga, a o 20 wiem, że to oglądacie. U mnie 8 rano. Tak już lepiej. Słuchajcie, dzisiejszy vlog myślę, że bardzo fajny, przynajmniej dla mnie, bo uwielbiam takie vlogi. Będzie to cały dzień z Remo na wakacjach, czyli nie mam żadnego zbytniego tematu. Chcę wam pokazać cały dzień, jak spędzam na wakacjach, tym bardziej, że jest niedziela, a więc w ogóle jest chill, nie ma telefonu, nie ma biznesów, nie ma rozmów. A więc co, zaczynamy dzień z Remo na wakacjach. Bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę. Wiecie jeszcze, dlaczego się cieszę? Bo to są takie vlogi, gdzie bardzo miło wiem, że będę je sobie oglądał za kilka lat jako mój pamiętnik. Na samym początku trzeba rozdać obóz Youngstars, który już chyba z 10 dni temu ogłosiłem i faktycznie jest już u mnie 4 lipiec, a więc ten vlog będzie około, sądzę, 10 lipca. A więc dobrze jest wyłonić zwycięzcę. Kto pojedzie na obóz Youngstars? Kto mnie najbardziej urzekł w komentarzu? A więc przede wszystkim ponad 100 komentarzy brało udział w konkursie. Niesłychana ilość, jak na, wiecie, filmy, które ogląda 2000 widzów. A czasami może ktoś ogląda z dwa razy, a więc mniej niż 2000 widzów. Bardzo mnie to cieszy, bardzo mnie cieszy ta aktywność i bardzo się cieszę, że takie zainteresowanie jest jeszcze obozami. Wybrałem komentarz Aleksandry Szczepaniak. Aleksandro, odezwę się do ciebie oczywiście również na Instagrama. Wygrywasz obóz, wybierzesz sobie, czy chcesz jechać na Lipę, czy chcesz jechać na Bartka, czy chcesz jechać na obóz Youngstars, ale z tego co widzę, chcesz raczej jechać na obóz Youngstars. Co mnie tu chwyciło? Powiem szczerze, co mnie tu chwyciło w tym komentarzu, nie będę go całego teraz może recytował, ale chwyciło mnie to, że od dawna chcesz jechać na obóz, od dawna jakby interesujesz się Youngstars, ale niestety no nie masz tyle pieniążków, żeby na ten obóz pojechać, a już za rok nie będziesz mogła ze względu na wiek pojechać na ten obóz, więc chcę spełnić twoje marzenie. Chcę, żebyś była na tym obozie, bo to jest jakby rocznikowo ostatnio już twoja szansa, żeby na nim być. Tak jak piszesz, witamy na obozie Youngstars. Mega się cieszę, że mogę spełnić takie marzenie. Radość wielka. Wszystkim innym uczestnikom naprawdę bardzo dziękuję w konkursie. Wasze komentarze były również super. To nie jest tak, że ten był najlepszy. Ten po prostu mi przypadł do gustu. Wszystkie były fantastyczne. No i tyle. No niech będzie. Nie jest to łatwe. Naprawdę. A tym bardziej w niedzielę rano. Niby takie zwykłe podnoszenie ręki do góry, nie? No to spróbujcie 50 razy. Ojojoj. Pamiętajcie, aktywność najważniejsza w każdym wieku. Jeszcze przed śniadankiem idę kupić wodę, bo nam się skończyła. No. I korzystając z tej okazji chciałem coś powiedzieć. Słuchajcie, bo zadajecie mi jakieś tam pytania. Już w komentarzach nawet widziałem, gdzie jest Asia, gdzie jest Asia, gdzie jest Asia, czemu nie ma Asi? Asia jest z tego rodzaju osób, które akurat właśnie nie lubią w ogóle social mediów, nie lubią w ten sposób się pokazywać. Ja to bardzo szanuję. Oczywiście od czasu do czasu gdzieś jak tam się Aśka pokaże, to fajnie. Taka jest po prostu odpowiedź. Jak widzicie, można osiągać sukcesy, bo uważam moją żonę za osobę mega sukcesu, stworzenie marki Niumi. No to jest naprawdę coś wielkiego. I można to robić i nie być popularnym. Widzicie, to macie taki przykład, że dla tych osób, którzy nie lubią się pokazywać, nie lubią jakby błyszczeć na socjalach, jest im to zupełnie niepotrzebne, źle się z tym czują, to zobaczcie, jakie macie super przykład mojej żony, która naprawdę osiąga, uważam, bardzo duży sukces i wcale nie musi być popularna. Coś pięknego. Pozdrawiam cię, kochanie. Kurde, znowu lekko ujebana. No, już jest tacy. Dzień dobry. Dobry. Paróweczki dzisiaj? Tak. Pięknie. No, oczywiście pieczywko bezglutenowe. Dobrze, dobrze. I herbatka. No to by było na tyle. Jak ma na imię? Iskiel. Iskiel, kochani. Iskielu. Nie wiem jak wy, ale ja cykam kotów. Takich obcych, co w ogóle nie znam, nie? Kiedyś, jak byłem w Nadi wieku, kot podrapał moją siostrę, ja to widziałem na oczy, a więc mam naprawdę tak. Dla mnie to jest mega dzikie zwierzę. Zresztą każde zwierzę, nawet pies, ale ciężko mi tak zaufać. Taka mała fobia kotowa, ale kocham koty. Wymyśliliśmy, że jedziemy do Pustkowa rowerami. Nadi muszę ściągnąć, o kurczę, skóry na dół. Spokojnie. No. 30 jedzie, nie? Nie, ja sobie tak sobie 10 pojadę. 10 no.
Z ciekawości, na pewno gdzieś dokładnie. Motocyklem jeździsz? Nie. Nie, znaczy, ale taką jeszcze w domu, a więc to umiem. Nie na wiatr. A, to tu masz tutaj, te trzy biegi są tu z boku, nie? Okej. Okay. Tu jest jedynka, dwójka, trójka, nie? Okej, okay, dobra. Jakiś tam jest hamulec, gaz, nie? Wiadomo. A hamulec gdzie? Tu. Okej, okay, dobra. I tu, nie? Nogą. No i nogą. To trzeba wiedzieć, okay, jak tam, nie? Dobra. Trzeba wcześniej, wiadomo, że hamować, nie? Dobra, pięknie. Słuchajcie. Lecimy, dojechaliśmy do Pustkowa. Tu mamy taki krzyż. Cyk, zaraz zobaczymy morze stąd, bo jest piękne. A to jest chyba krzyż, kochani, z Giewontu, właśnie to chciałem powiedzieć. Że to jest replika krzyża z Giewontu, dokładnie, tak to wygląda. Proszę, jak cudownie to wygląda. Ogólnie wszystko w takim pięknym ogrodzie. Widać, że naprawdę to jest... Mega dbają o to. Zobaczcie, Matka Boska jest i pełno różańców ma. Niesamowite. Nie wiem, wydaje mi się, że ludzie tu po prostu zostawiają swoje różańce. Zobaczcie, ile ich tu jest. Niesamowicie to wygląda. Coś pięknego. Przyjechaliśmy sobie nad morze. Na kawkę, na gofra. Ty gofra? A tata wodę. Pięknie. O! Będzie jedzenie, goferka malutka. Słuchajcie, bym se zjadł, ale mają gluten na pewno. Odpoczynek po podejściu pod górę. Zmęczyliśmy się wszyscy bardzo mocno. Wracamy do Pobierowa i zaraz przyjedzie mój ziomek ze Szczecina. I coś wam pokażę, co zrobimy. To będzie coś niesamowitego. Jestem wykończony. Godzina na hulajnodze. Tragedia. I słuchajcie, czekam za Lloydem. Już wam powiem, co się stanie. Lloyd przywozi mi komputer, żeby mógł raz w tygodniu zagrać w Counter-Strike. Ale nie wiadomo, czy internet podoła, ale spróbujemy. Dzisiaj mamy wieczorem gierkę, bo zawsze w niedzielę mamy. Taką już na mistrzowskich rangach. No i zobaczymy. Kochani, w każdej chwili przyjedzie Lloydzik. O, a może on tam nawet jechał? Dobry, czekamy, kurwa, za dostarczycielem Counter-Strike'a. Nie wiedziałem, jak tu wjechać. Tutaj. Słuchaj, tutaj sobie zaparkuj. Blue Drive, kochani. A więc gruba opcja jakaś. Niebieska zupa tu leci chyba. Hej! Kurwa, olbrzymie to! A ja mam takie małe biureczko tam. Zobaczysz tego hita, to i to zwariuje. Kurwa! Nie, bo to tylko karton! Nie, ile to ma cali? 32. No kurwa, będzie napierdalanie, no co zrobić? Patrzcie, ten monitor. Kurwa, prawie większe od tego biurka. No ale coś uszyjemy i dzisiaj będzie grane. Otworzymy z 10 skrzyneczek. Jak ile sprzętu? Ja pierdolę. Idzie wiertareczka. Nożyczki? Też mam. Wszystko mam. Tylko kompa nie miałem. Kurwa. No ale będzie przy ryju grane, nie? Blisko ryja będzie. Czyli będą hedy wchodzić pięknie. Dzień dobry. Dzień dobry. Asia, tu jest taki sprzęt, to jest koniec. A więc słuchajcie, zaraz odpalamy. Jestem ciekaw, co Nawia na to powie. No ale wygląda to kosmicznie. Widzieliście stanowisko, piękne kantelka stoi, o 20 będzie grane. Cudownie. Co mogę wam powiedzieć jeszcze? Że idziemy co? Oko iluzji, tak? Ale tam jest strasznie, bo wiesz jak tata. Co? No trochę, no dobra, to oczko iluzji ogarniemy, a potem pójdziemy zjeść obiadek, bo się z Asią umówiliśmy. Te i jeszcze jedno, tak mnie plecy bolą od hulajnogi, że to jest hit jakiś. Sianko dla Remusia, sianko dla Remusia. A i tu są lustrzane odbicia, tak? No różne rzeczy. Głowa na talerzu? Różne rzeczy. Gdzie ty to czytasz? Przepaść? Jaka przepaść? Zobacz. Ja boję się wolnej wysokości. Najwyżej ucieknę stąd. Dzień dobry. Dobra, żadnych okularów, nic nie trzeba zakładać, nie? Bardzo ładnie. Mamka, jak pan skończy tutaj? Dobra. Lecimy. O kurczę, Nadia. Co to jest tej? A, bo gdzieś tu są lustra. Tu jest lustro. Ja wariuję. Tu nie ma lustra. Trzymaj mapę. I gdzie mamy wyjść? Ślepa uliczka, zwracaj się. Nie ślepa. No ślepa. Ślepa! Serio ślepa. Bo ja cię zgubię w tym labiryncie. Idź za mną. Tu nie ma lustra. Ale tu są lustra. Czekaj, bo my się wracamy. Tak, bo stamtąd przyszliśmy, bo jest kartka. A, i tu się wychodzi. Ktoś chyba próbował wyjść. I ktoś próbował wyjść i kopnął. Nie. Tej. Uciekli.
Ale jaja. Gdzie ty mnie wzięłaś w ogóle? Ja tam za kurwa długi hit. Nie wiedziałem, o co chodzi, naprawdę. No. Okay. I wtedy nagrywa się na przykład tak, jak pan nagrywa tylko w lustrze lub robi się zdjęcia, to wtedy nagle wygląda, jakby na przykład spadała czy wisiała. Okej. Okay. Ale super, dobra, to zrobimy jakieś zdjęcia. Ależ to. Co to było? I tu się staje, tak? Tutaj robi zdjęcie żyrafy, że ja mogę ją głaskać. No faktycznie, dobra, ale zrobię na zdjęciu, może będzie lepiej. No faktycznie, widać tak, jakbyś... Ale kozak. No patrzcie to. Mega. Jesteśmy. No zrobię ci, ale jesteśmy w kosmoświecie na. Teraz wyżej. O, dobra. Lecz. Super, dziękuję. No, kochani. Mi się podobało w ogóle. Mega, nie? Mi też. Ale jestem głodny. Bardzo. Nadia się zatrzymała na placu zabaw. Słuchajcie, a ja muszę coś zjeść, bo tak naprawdę to nie będzie obiad, to będzie prawie kolacja, bo to będzie godzina 17-18 już. Ja cię kręcę. Jak... Poważny challenge, kochani. Dobra, co mam później to? Pięciutek? Jest pięciutek, tak? I trzeba tutaj strzelić w dowolny balon. No. Jeżeli trafi się 3 razy, to ma się tutaj coś z tego stołu albo z tego. Jeżeli 5 razy... Jeżeli trafi się 4 razy, tutaj coś z tego łańcucha. Okay. A 5 to jest główna nagroda, czyli tutaj coś... Dobrze. Albo są. Dobra, ile to kosztuje? 10 zł za 5 rzutek. 10. Ty też będziesz grać? No. To musi być 2 dyszki. Jeden, pięknie. Dwa. Trzy. Cztery. No. Aaaa! Powtórzymy tutaj, przebiło. Powtórzymy, bo się odbiło. No tak, no, był trafiony, to no faktycznie. Właśnie. No! To już i. No! Ale minimalnie, za 3. To Nadia wybiera. O, za dobrze by poszło, kochani, to było za dobre. Co wybierasz? Dobra, pięknie. I rzucasz teraz ty. Nie wiem, co to jest, ale nie pytajcie mi się nawet. Nie zadawajcie tych pytań w komentarzach, nie? Jak doleciało tej? Ale prawie. No, coraz niżej. A na niżej. Piona, jedna, pierwsza trafiona. Dziękujemy bardzo. Super, na razie, cześć. No. Jeden. Jest lisak, nie? Tara. Tararali. Jadamy. Smacznego. Drugie danie. Po pierwsze to za mało. Słuchajcie. 20. Więc zaczynamy. Pierwszy na Discordzie. Remo. A więc pogram sobie jeszcze w PUBG'ego. Oj, oj, oj. Jeszcze opening trzeba zrobić w nowym miejscu. 10 skrzyneczek kupionych. Cyk, cyk, cyk. Ja sobie to na GoPro nagrywam, Lloyd, żebyś wiedział. Z ziomkiem se gadam, kochani, jakbyście wy wiedzieli. Nowe miejsce. No to musi polecieć kostka, nie? Z nowego miejsca. No ale zaczyna się nie niebieski. Tarari. Tego zamkniemy od razu. Cyk. Ajajaj. Lecimy dalej. Czwarta skrzyneczka. Kostka prosimy o koseczkę. Dobra, wiadomo. Gdzie jesteś, motyle? W dupie. W stataku coś było. Połowa. Dobra, zamykam od razu. A, wtedy ta kosa tak wyleciała, jak zamknąłem. Okej. Okay. Ostatnie 3. Dobra, no chociaż jakiś czerwony tej. Chociaż czerwony. I chociaż w statraku. Nędzne openingi, nędzne. No. Last. Last. Jest. Come on! Ale nie statrak. Prosto z fabryki? No, to... No, ze stówka powinna być warta. Oglądamy. Nie. 5 dych. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszego vloga. Do zobaczenia jutro o godzinie 20.